Modlitwa zachowuje w nas wiarę. Bez niej wiara się chwieje. Na modlitwie doświadczamy współczucia Boga, który jak ojciec wychodzi na spotkanie swoim dzieciom i okazuje im miłosierną miłość. Mówił Franciszek na audiencji ogólnej. W kolejnej katechezie o miłosierdziu zwrócił uwagę na potrzebę wytrwałej modlitwy. Za wzór dał ubogą wdowę z ewangelicznej przypowieści. Ubiega się ona o załatwienie swej sprawy u niegodziwego sędziego. Sytuacja wydaje się beznadziejna, bo wdowa w nikim nie miała oparcia, a sędzia nie liczył się ani z Bogiem, ani z ludźmi. Udaje się jej jednak dzięki swej wytrwałości uzyskać zadowalający wyrok. Sędzia po prostu nie chce, żeby mu się dalej naprzykrzała. Za jej przykładem Jezus wzywa nas do modlitwy nieustannej. Choć modlitwa nie jest magiczną różdżką, to pomaga zachować wiarę w Boga i powierzać Mu się także wówczas, gdy nie rozumiemy Jego woli, powiedział papież. Nie wolno nam zaprzestać modlitwy, nawet jeśli nie jest wysłuchana. To właśnie modlitwa podtrzymuje wiarę. Bez niej wiara się chwieje. Prośmy Pana o wiarę, która staje się modlitwą nieustanną, wytrwałą. Podobnie jak modlitwa wdowy z przypowieści. O wiarę, która karmi się pragnieniem Jego przyjścia. A w modlitwie doświadczymy współczucia Boga, który jak ojciec wychodzi na spotkanie swoich dzieci, pełen miłości miłosiernej.